konkurs stypendialny na scenariusz. 10-osobowa komisja, a w niej Joanna Koskrauze, reżyserka, scenarzystka, szefowa Gildii Reżyserów Polskich, gość Poranka Dwójki. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. To dobrze, że taki konkurs jest organizowany przez Ministerstwo Kultury pod egidą wicepremiera polskiego rządu. Konkurs na scenariusz filmu z zakresu historii Polski. Chyba tak. Ja myślę, że jak już jest zorganizowany, to już rozważanie, czy dobrze, czy źle. My liczymy przede wszystkim jako środowisko na to, że jeśli taki konkurs jest ogłoszony i mają z niego powstać filmy, bo oczywiście chodzi o jakąś dużą produkcję, duże produkcje, ale mogą też powstać kameralne, poruszające filmy historyczne, bo w założeniu jest nawet do 5 stypendiów z opcją taką pierwokupu dla Narodowego Centrum Kultury, tych scenariuszy, które powstaną. To wszystko ma sens w momencie, kiedy powstaną nowe źródła finansowania, bo przecież wiadomo, że te produkcje nie powstaną już, że tak powiem, pieniędzy na rynku tych publicznych jest niewiele. Muszą powstać nowe źródła finansowania i w tym sensie ożywienia rynku to ma sens, bo jeśli jest deklaracja ze strony ministerstwa, że chcą sprawować mecenat nad kulturą i tworzyć nowe źródła, czy one będą w postaci zachęt czy ulg podatkowych, no wielu różnych instrumentów, które, no to my tylko możemy się cieszyć, że będzie więcej środków na to, żeby powstawało kino. Poruszyła pani wiele wątków, do których mam nadzieję powrócimy, ale to pytanie, czy dobrze, czy źle, w tym sensie, czy to jest znak tego, że musimy organizować konkursy, bo tych scenariuszy w zamyśle, dobrych scenariuszy filmów o historii Polski nie ma? Czy one są gdzieś w szufladach twórców, tylko nie ma właśnie okazji do tego, żeby podjąć próbę realizacji? No wie pan, ja myślę, że też takie wielkie kino historyczne w takim naszym rozumieniu, bo jedną z największych produkcji ostatnich lat był film Janka Komasy, prawda? Miasto 44. No te kino, żeby powstawało, muszą być na to środki, więc tych scenariuszy możemy zakładać i pomysłów, że jest dużo. Ale no być może to jest dobra okazja. Na pewno też będzie czyszczenie szuflad. Myślę, że to jest, też, zdaje się, coś, czego pani się trochę obawia jako jurorka, jako scenarzystka, jako filmowiec. No taka jest natura takich wykopek scenariuszowych, że trochę grafomanii zawsze też jest. Ale ja myślę, że jeżeli jest charakter otwarty konkursu, bo on ma w założeniu to, że na poziomie pomysłu, treatmentu, tam jest założenie, że nawet do 50 projektów może być, przejść i być w jakiś tam sposób nagrodzony symbolicznie. Kwotą 3000 brutto, bo to jest ten pierwszy etap. Tak, tak, tak. Zdaje się, że jest według regulaminu. No to jest dobrze, jeśli można mieć przegląd. Myślę, że to może być dobre źródło pomysłów dla przyszłych producentów, czy nawet reżyserów. No, nie widzę w tym nic złego. Pytam o to także dlatego, że pamiętamy być może konkurs ogłoszony przez Państwowy Instytut Sztuki Filmowej i Muzeum Powstania Warszawskiego. To była jesień 2005 roku i wtedy dwa filmy wygrały właśnie o Powstaniu Warszawskim. Warszawa 1944, który miał być realizowany przez Juliusza Machulskiego i Ostatnia Niedziela Dariusza Gajewskiego, ale później okazało się, że samo zwycięstwo wcale nie oznacza realizacji. No tak, więc to nie jest żadna nowa formuła, te konkursy. Ja przypominam, że nawet wydaje mi się, że Zebra kiedyś jako studio filmowe też robiła konkursy na scenariusze. Więc to jest. Ja myślę, że czy scenarzyści, bo przecież proszę pamiętać, że jest też bardzo duża sekcja scenarzystów przy Stowarzyszeniu Filmowców Polskich, to jest jakiś dobry pomysł aktywizacji, ale też tego, że nawet może jakiś student ma jakiś dobry pomysł, jest jakaś historia i na poziomie tego zapisu treatmentowego jest w stanie to wykonać. To jest potem pytanie, czy będą musieli to rozwijać już zawodowcy. No jednak scenariusz jako pewien gatunek, forma, no, ma pewne ramy i trzeba ich dotrzymać. Ja nie widzę w tym nic złego. Dlaczego nie powstały te filmy? Trzeba by zapytać no, producentów, reżyserów tych dwóch tytułów, które pan wymienił, ale
Myślę, że głównym powodem były finanse. No, żeby takie kino powstało i z takim rozmachem i przy założeniu. Proszę pamiętać, że te dwa teksty dotyczyły, to były też autorskie teksty. Jeden Julka Machulskiego, a drugi Darka Gajewskiego. No, na pewno według pewnej wizji no, to wymaga olbrzymich środków. Myślę, że to były przede wszystkim problemy budżetowe. To nie był ten moment. No, potem się udało gdzieś to złożyć Michałowi Kwiecińskiemu i Jankowi Komasie i powstało Miasto 44, więc tak czy inaczej film powstał o powstaniu. Czy pani nie tylko jako współtwórcy polskich filmów, ale także obserwatorki, czy pani zdaniem brakuje pani jako widzowi historycznego, dobrego, ciekawego polskiego kina? Dużych produkcji, takich w sensie widowiska na pewno. I tutaj myślę, że jeszcze raz podkreślając, jeśli znajdą się nowe źródła finansowania, bo ta kołdra w Polskim Instytucie Sztuki Filmowej, który działa dobrze i którego będziemy solidarnie bronić, zarówno producenci, jak i twórcy, i jest to dobrze działająca instytucja, ale z określonym minimalnym budżetem. No w tej chwili jest problem finansowania na przykład polskich filmów przez telewizję publiczną. Liczymy, że powrócimy do dobrej współpracy z jakimś przyzwoitym budżetem. Te filmy historyczne powstają, no bo zależy jak nazwać, nawet Body, ciało Małgosi Szumowskiej sprzed roku jest w jakimś sensie filmem historycznym, bo dzieje się w latach 90., tak? Natomiast brakuje widowisk i one muszą mieć inny budżet, tak? Jeżeli chcemy coś mieć, żeby było to na skalę Gry o Tron, no to naprawdę, ambitne to naprawdę plany, rozmawiamy ambitne o innych budżetach, tak? O innym trybie pracy nad czymś takim. Dla nas, jako dla środowiska, te wysokobudżetowe widowiska oznaczają też, że można wykształcić wielu ludzi w zawodzie, utrzymać. Proszę pamiętać, że myśmy stracili wiele zawodów, czy w szczątkowej formie, typu gorseciarze, patyniarze. No coś, co na przykład ma Barrandov w Czechach, bo po prostu tam na przykład są ze względu też i na ulgi podatkowe, przychodzą amerykańskie koprodukcje. No my musimy to stworzyć, wypracować. Jeśli w tym zakresie jest wola, a jest, no to my się możemy tylko cieszyć. Mamy takie białe plamy, takie wydarzenia, takie postaci, których brakuje i które powinny koniecznie pojawić się na srebrnym ekranie. Ja bym tego nie generalizowała. Każdy ma takie swoje postaci, jeszcze twórcy, każdy myśli o czymś innym. Ja mówiłam o tym też na konferencji prasowej. Moim zdaniem jest fantastyczna rzecz. Dzisiaj na przykład na rynku pojawił się projekt o Zawiszy Czarnym, który jest wielkim projektem takim zakrojonym i na poziomie gier komputerowych i w edukacji. I to rzeczywiście wygląda imponująco. To jest oczywiście wiele lat przygotowań, bo powinien być olbrzymi budżet, ale jest to bardzo interesująca rzecz. Ale proszę pamiętać, że mogą też i może wypłynie też w tym konkursie powstać rzeczy kameralne, ale poruszające, które dotyczą historii. No, na przykład taką moim zdaniem książką, którą natychmiast należałoby robić, jest książka Cezarego Łazarewicza o Grzegorzu Przemyku, gdzie to jest... Fragmenty prezentowaliśmy na naszej antenie. Jest to rzecz wspaniała i to jest również kino historyczne, tak? Więc nam też bardzo chodziło o to, żeby nie dokonywać nawet w preambule tego regulaminu periodyzacji, jakiejś z naciskiem na jakieś określone... Nie faworyzować żadnych. ...okresy, bo w historii, bo może się okazać, że będzie fantastyczny projekt o Piastach, a może no właśnie o czymś innym. No tutaj bym chyba zaufała, że ludzie wiedzą, co ich interesuje. Ale założenie takie główne, o którym wspominał minister kultury, jest takie, by to był taki fragment historii Polski, który wpływa, który kształtuje tożsamość współczesnych Polaków. I teraz jest pytanie, czy mamy takie wydarzenia, co do których jesteśmy zgodni, bo kiedy obserwujemy, no chociażby w przeciągu ostatnich miesięcy, różne dyskusje historyczne, różne awantury, to można powątpiewać, że potrafimy patrzeć. Jesteśmy może trochę skłonni do takiego upraszczającego, a może to nie jest upraszczające, spojrzenia na kino historyczne. Przywołam awanturę i dyskusję na temat Idy, chwalonej ostatnio i w naszym dźwięku przez profesora Piotra Glińskiego, ale też wobec której padały zarzuty, czy jest Polska, czy jest antypolska, jaką perspektywę pokazuje.
Ale może dobrze, że są takie rozmowy, tak? Ona może część z nich się odbywa nie w tym tonie, nie przy takich emocjach, jak powinna, no ale do czegoś zmusza, do przeczytania, do zajęcia się historią. No każdy z nas ma wewnętrzny obowiązek rozwoju czytania. No jeżeli to jest tylko emocjonalne i urazowe, wtedy nie ma sensu. No, natomiast myślę, że najważniejsze jest, żeby ta historia nie składała się wyłącznie z martyrologii i właśnie takiej urazowej koncepcji, bo to taka wiktymologia to też się nie przekłada. Myślę, że tu chodzi o to, żeby stworzyć coś, co będzie miało pewien jakby dobry, budujący wyraz, tak? Ale to, wie pan, no trudno. Myślę, że poczekajmy też i na te projekty i tak dalej, to zobaczymy. Wierzę też, że jest nas 10 osób w tej komisji, są scenarzyści, są reżyserzy. Minister dotrzymał słowa i jego współpracownicy. Została zaproszona właśnie Gildia Związek Zawodowy Reżyserów. Z tego tytułu tam jesteśmy. Powołano również Piotra Dzięcioła, producenta IDY, więc my to wszystko traktujemy jako naprawdę gesty dobrej woli, współpracy. I zobaczmy. To jest o tyle ciekawe, że kiedy jeszcze padały pierwsze zapowiedzi, bo przypomnijmy, to ogłoszenie konkursu jest realizacją obietnicy i zobowiązania, które zostało przedstawione przez ministra kultury w listopadzie ubiegłego roku na finale festiwalu Kamery Imidż, kiedy opowiadał, że powstanie konkurs na film polski, wielki film patriotyczny, który będzie promował historię Polski za granicą. I zastanawiam się, czy właśnie poprzez kino powinniśmy promować historię, czy to jest dobry sposób, czy... No na pewno. Ja nie widzę w tym nic złego. No, jest dzisiaj tak potężnym narzędziem kino. No to jest, żyjemy w dobie kultury obrazkowej, tak? No i dlatego też jest tak ważne, żeby... Tą historią nie manipulować w zły sposób. No to jest potężne narzędzie. To tutaj nie widzę nic złego. Niemcy, ja zawsze o tym mówiłam od lat, na przykład mają świadomą politykę historyczną w takim rozumieniu od wielu lat. Proszę zauważyć, że u nich co roku powstawała jedna lub dwie potężne produkcje, na przykład dotyczące narracji w sprawie II wojny światowej. No przypomnijmy, że właśnie dziś o tym opowiadaliśmy w poranku dwójki. Rozpoczyna się przed krakowskim sądem proces wytoczony producentom serialu Nasze Matki, Nasi Ojcowie. To jest proces, w którym padają bardzo ciężkie argumenty. Zdaje się, powodem jest żołnierz, były żołnierz Armii Krajowej i także Światowy Związek AK. Jest mowa o tym, że ten film stoi w sprzeczności z polską tożsamością, ten serial. I zastanawia mnie, czy ten kontekst nie mówi i co on mówi o tym, jak my traktujemy kino historyczne, że nie ma walki artystycznej pomiędzy różnymi narracjami, czy to niemieckiej narracji historycznej, czy polskiej, tylko wytaczamy tak duże działa. Wie pan, ja nie znam sprawy. Nie widziałam serialu, więc trudno mi się wypowiadać. To co jest najważniejsze i to, przy czym upieraliśmy się, naciskaliśmy i wydaje mi się, że to wszyscy rozumieją i to wielokrotnie padało w czasie konsultacji, rozmów przy przygotowywaniu tego konkursu, że podstawowym kryterium oprócz tego, że chcemy film dotyczący historii Polski i widowisko i trzeba na nie znaleźć pieniądze, będzie jednak kryterium również artystyczne i to, że to jest kryterium wartości, bo na końcu, jeśli to jest wyłącznie propagandowe, jeszcze źle zrobione i każdy się na tym nudzi, no to nie ma sensu i myślę, że to wszyscy rozumieją. Ma pani swój ulubiony polski film historyczny? Wie pan, no zależy co pan, o czym pan, nie myślę w takich kategoriach. Tych filmów powstało wiele i też jesteśmy bardzo przeciwni, żeby ustawiać to, że nie było tych dobrych filmów historycznych, bo powstał kawał wybitnego kina historycznego na przestrzeni całej polskiej kinematografii. Naprawdę wielu utalentowanych koleżanek i kolegów robili je przez lata. No. I to nie jest tak, że nagle też, jeżeli stworzymy nową jakość w sensie czegoś, co będzie widowiskiem, takim w kategoriach dzisiejszego rozumienia widowiska kinowego, bo takiego rzeczywiście od lat nie mieliśmy. No, były próby, ale to też wszystko nie jest w skali amerykańskiego, czy chociażby chińskiego budżetu filmu. Zobaczymy.
Wspomniała jeszcze pani... raz podkreślam, muszą powstać nowe źródła finansowania i rozmawiamy o w ogóle innych pieniądzach. No i właśnie, ulgi dla producentów filmowych to jest jedna bolączka. Co jeszcze? No ale no, przede wszystkim z czego to będzie finansowane, tak? No, musi powstać jakaś pula, no, bo pieniądze, które są w PiS-ie, tak jak rozmawialiśmy o tym. One mają być nietknięte, takie są zapowiedzi, no, że zakładamy, że będzie oddzielny budżet, że powstanie jakaś instytucja, czy to będzie fundacja, czy cokolwiek to będzie i no, myślę, że tutaj to już jest pewnie pytanie do pana premiera Morawieckiego, pana premiera Glińskiego, no, że mają jakiś budżet i pomysł na sfinansowanie. Bo tu tego takiego kina się nie zrobi nawet za 10 czy za 15 milionów, jeśli chodzi o widowisko. My mówimy o jednym filmie. W finale ma być 5 scenariuszy, gdzie zakłada się, że może powstać no, kilka nawet takich filmów. Na te decyzje jest jeszcze czas, bowiem oficjalne ogłoszenie wyników konkursu zaplanowano na 23 czerwca przyszłego roku, a do 12 września tego roku można składać wnioski wraz z wymaganymi załącznikami. Wszelkie szczegóły znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz na stronie Narodowego Centrum Kultury. No to tylko trzymać kciuki, żeby rzeczywiście to nie były wykopki scenariuszowe, tylko wiele bardzo ciekawych, niebanalnych, niestereotypowych pomysłów, które, przypomnę, każdy ma szansę rozwijać, bo konkurs nie jest przeznaczony tylko dla profesjonalistów. Zachęcamy i bardzo dziękuję za wizytę w studiu. Dziękuję. Joanna Kos-Krause, reżyserka, scenarzystka, szefowa Gildii Reżyserów Polskich, była gościem Poranka Dwójki. Dziękuję.